świadomość tego, że gdy wróci w domu, czeka ona. W najgorszych chwilach nie dawała mu zwariować. Miał, co zaplanował, dziękował za to Bogu. Codzień, rodzina, praca i najważniejsze zdrowie. Potomek w drodze, tak długo czekał na ten moment. Sam go nie posiadał, teraz chce być dobrym ojcem. Jak to w Polsce, 6 dni w robocie, czoło w pocie, ledwo łapiesz koniec z końcem. Samotne noce często bywał w delegacji, nie pamięta kiedy razem do łóżka się kładli. Jednak na twarzy wypisany miał spokój, bo poza tym piekłem anioł czekał w jego domu. Dziś ostatni raz widzi jej zdjęcie, dziś złapie znów ją w objęcie. Wolne nareszcie, serce bije mocniej, dzisiaj poczuję jakie usta miała słodkie. To co nas łączy, rozdziela nas, unosi w górę, potem każe spaść. Przestańmy toczyć syzyfowy głaz. Los do nas ma i tak inny plan. U jego boku ona czuła się bezpiecznie. W swoim domu doznała wielu cierpień. Będąc dzieckiem widziała zbyt wiele. Jej ojciec był zimnym, bezdusznym skurwielem. Kazał jej patrzeć, kiedy pił matkę. Nie zliczy nocy przespanej w zimnej szafie. Lata mijały, on pił coraz więcej. Pił na całe ich szczęście, gdy wracał z myślami, by znów ją pomiatać. Sukinsyn zrozumiał, co znaczy zła karma. Skonał na zawał, na środku drogi. Już były spokojne od tamtej pory. Już będąc kobietą, wciąż bała się kochać. Dobro dojrzała, dopiero w jego oczach. Oddała się w pełni, bo czuła, że może u jego boku o wszystkim zapomnieć. To, co nas łączy, rozdziela nas. Unosi w górę, potem każe spaść. Przestańmy toczyć syzyfowy głaz. Los do nas ma i tak inny plan. Jak nigdy dotąd, dziś skończył pracę wcześniej. Szef podał mu rękę, mówi jedź bezpiecznie. On dzwoni do niej, kochanie już do ciebie jadę. W tej chwili ktoś zabiera jej słuchawkę. Serce miał w gardle, słyszał bite szkło i krzyk. Kim jesteś, czego chcesz, co robisz mi? To miał być włam, cicha robota jak wcześniej. Obserwował ją, myślał, że jej dziś nie będzie. Jak codziennie miała wyjść na długi spacer. Jednak wróciła, bo poczuła się dziś słabiej. Nie chciał ją zabić, lecz pragnienie rosło. Czuł chorą potrzebę od wyjścia na wolność. Nie ruszaj się, suko, i zamknij się już. Nie posłuchała, wcisnął spust. Słysząc to wszystko, on puszcza kierownicę. Dziś mieli się spotkać, spotkają gdzie indziej. To, co nas łączy.